Cześć, witam Cię serdecznie. W wczorajszym nagraniu wspomniałem krótko o czterech ciałach, które posiadamy: o ciele fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, duchowym. Dzisiaj chciałem pokazać to w formie grafiki. Jestem wzrokowcem i dla mnie grafika jest ważna, zupełnie inaczej to wtedy odbieram, ma to, ma to zupełnie inny wymiar wówczas i znaczenie. Więc tak naprawdę mm, ważne jest dla mnie ciało intelektualne, żeby, które za pomocą tego ciała intelektualnego możemy świadomie ogarnąć cały zestaw naszych ciał wszystkie ciała jak działa ciało fizyczne jak fizyczne ciało wpływa na emocjonalne ciało jak fizyczne ciało wpływa na duchowe ciało i vice versa te wszystkie ciała oddziaływują na siebie to jest jedna całość. I tą koncepcję zaczerpnąłem z książki Clintona Kalahana. Zapomniałem tytuł jest, tytuł, jest w języku angielskim, mam ją na, na czytniku, ale możecie znaleźć. Napisał dwie książki poświęcone właśnie świadomemu angażowaniu emocji w pozytywny rozwój. I, no i ta koncepcja mi się bardzo podoba. Koncepcja czterech ciał. Z tymi czterema ciałami się spotykamy u wielu różnych autorów. Deepak Chopra też o tym wspomina i tak naprawdę człowiek, który rozwija się duchowo, kieruje się swoim własnym sercem, swoją własną miłością, w naturalny sposób rozwija ciała, ciała emocjonalne i ciało duchowe. Tutaj mamy przykład. Taki przykład. To u każdego może wyglądać inaczej, u każdego inaczej się kształtuje. To się też zmienia w czasie, ale osoby, które kładą nacisk tylko na ciało fizyczne i intelektualne, to ciało emocjonalne i duchowe jest, jest małe, więc taki człowiek in, żyje innym życiem. On może być inżynierem, może odnosić sukcesy, może być politykiem, biznesmenem, spełnia swoje cele, spełnia swoje marzenia, jest ambitny, jest zdyscyplinowany, jest podziwiany przez innych. Ale strona emocjonalna i duchowa jest u niego bardzo mało rozwinięta, więc jest podziwiany przez innych ludzi, którzy mają podobny pokrój, i podobne budowy, budowę tych ciał albo zestawienie tych ciał. Człowiek, który ma mniej więcej w równym stopniu rozwinięte te wszystkie ciała, zaczyna się reflektować. Coś jest nie tak, może coś mógłbym zmienić w swoim życiu. Może mógłbym znaleźć jakąś pracę, która bardziej mnie pasjonuje. Mógłbym, może mógłbym poszukać jakiegoś swojego powołania w życiu. On myśli nad tym, żeby powiększyć te swoje ciało duchowe, ciało emocjonalne. I oczywiście to nie jest tak, że gdy raz osiągniemy jakiś wysoki poziom. Rozwoju ciała emocjonalnego i duchowego, to, to zostaje z nami na zawsze. Cały czas potrzebna jest praca. Są różne sytuacje życiowe, różne okresy w życiu, ale, mając smak tego, gdy raz tego doświadczymy, łatwiej jest nam powrócić tam, gdzie już raz byliśmy i raz czegoś doświadczyliśmy. Więc, tak to, tak to odbieram. Dzielę się z Tobą teraz tak naprawdę moim, moim takim światopoglądem, moim, moim systemem wiary, takim systemem wiary od strony intelektualnej. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa, żeby to było sensownie i logicznie poukładane. Więc mm, chciałbym Ci jeszcze pokazać zasady działania naszej świadomości. Tutaj są już, jest bardzo dużo dowodów naukowych na to, że nasza świadomość to jest tylko wielko, wierzchołek góry lodowej, gdzie świadomie podejmujemy decyzje, rozpoznajemy myśli, które do nas przychodzą, układamy zdania w logiczną całość, rozumiemy zdania, które są ułożone w logiczną całość, przyjmujemy je i przetwarzamy. Ale kolosalną rolę odgrywa tutaj podświadomość, coś, do czego nie mamy dostępu, a co jest z nami. To jest pamięć. Wszystkiego tego, czego doświadczyliśmy, w różnych książkach, ale też w materiałach, do, w filmach dokumentalnych, popularno-naukowych, spotkałem się z badaniami czy ze stwierdzeniami, cytatami, odwołaniami do badań, które mówią, że w każdej sekundzie do naszej podświadomości, do nas ogólnie, do naszej świadomości dociera około 2 miliony informacji z różnych źródeł. Odbieramy je zmysłami, są to impulsy wewnątrz naszego organizmu, ale. Podświadomość wyłupuje dwa miliony z nich, a do świadomości dociera zaledwie od 20 do 100. Więc tak naprawdę nawet nie jesteśmy w pełni świadomi tego, co się z nami dzieje, co dociera do nas. Słyszymy tylko wybrane dźwięki, a całą, na całą resztę dźwięku się wygłuszamy podobnie ze wzrokiem. Widzimy tylko to, na czym wzrok skupiamy, a podświadomość rejestruje zupełnie szerszy kąt. Ja tutaj w opisie do tego filmu wrzucę. Link y, do filmu dokumentalnego, który bardzo dokładnie opowiada te, te zależności i te, te badania naukowe są tam bardzo fajnie przedstawione. Więc, jeżeli, jeżeli masz chwilę czasu, to sobie zajrzyj tam i obejrzyj. To jest bardzo inspirujące. Mi to pozwoliło jeszcze bardziej uświadomić sobie, z czym mam do czynienia jako człowiek, jako posiadacz, jako pasażer tego ciała. Inne badania naukowe mówią, że wszystkie decyzje, które podejmujemy, tak naprawdę podejmujemy na poziomie podświadomości. Wydaje nam się, że idąc do sklepu, wybieram, czy kupię zielone pesto, czy czerwone pesto, że ja dokonałem tego wyboru. Okazuje się, że kilka milisekund wcześniej ta decyzja zapada na, pod, na poziomie podświadomości, i ja tylko, mi tylko świadomie się wydaje, że biorę to. Jeżeli moja świadomość, Zaprojektowana jest na destrukcję tego ciała, to będę wybierał takie produkty, które spowodują to, że będę coraz bardziej się pogrążał w chorobie, jakiejś chorobie. Na szczęście, jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, jak to działa, nawet wybór partnera życiowego jest podyktowany pod świadomością. Wydaje nam się, że świadomie wybieramy tego partnera, ale tak nie jest. Świadoma decyzja jest ostatnią decyzją, która tylko potwierdza decyzję podświadomą. Mamy zestaw potencjalnych partnerów, dla których nasza podświadomość wyraża zgodę na to, że ok, z tą osobą mogę coś przerobić, wiemy to podświadomie, ale do świadomości to dociera dopiero na samym końcu. W bardzo wielu systemach psychologicznych czy terapeutycznych, oprócz świadomości i podświadomości, bo tym w zasadzie zajmuje się, to można zmierzyć, świadomość i podświadomość reakcje ciała na pewne bodźce można zmierzyć naukowo, ale istnieje też coś takiego jak nadświadomość. Różnie jest ona definiowana w zależności od, od tradycji, od, od nauczyciela, który, który o tym mówi, to opisuje. Dla mnie, nadświadomość jest tak naprawdę takim pierwiastkiem źródłowym pierwiastkiem pochodzącym od czegoś wyższego. A tym źródłem może być Bóg, może być boska moc, może być wielki duch, może być duch miłości, może być wszechświat, może być świadomość wszechświata. W filozofii wedyjskiej, którą kiedyś studiowałem, istnieje taki termin jak paramatma, dusza najwyższa, która zawsze towarzyszy duszy indywidualnej. Jest świadkiem, jest obserwatorem, jest przyjacielem. I dusza indywidualna może w świadomy sposób czasami zwrócić się do tej duszy paramatmy, do tej duszy najwyższej, do tej nadświadomości, poprosić ją o pomoc. Ona, je, ona wie wszystko. Co jest, co się wydarza, zna całą naszą podświadomość, zna cały nasz stan obecny, i stamtąd płyną inspiracje do nas. Inspiracje, które powodują, że dokonujemy wyborów, które w automatyczny sposób napełniają nas spokojem, życzliwością, miłością. Mogą to być bardzo poważne wybory życiowe, mogą to być proste wybory codzienne. Ale my na poziomie świadomości mamy ten wybór. Gdy, gdy podświadomość podsyła nam jakieś myśli, tak naprawdę yy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka myśl pojawi się w naszej głowie. Tak jak ja teraz mówię, chociaż wcześniej wiedziałem o czym będę mówił, to co teraz mówię jest zupełnie różne od tego, co planowałem powiedzieć. Jakiś schemat wypowiedzi jest Trzymam się tego schematu, ale pojawiają się myśli, które są one w spod świadomości. Powodują, że odbiegam, że robię dygresję, że sami się gubię, że sami się jąkam. I chyba na tym zakończę dzisiaj, bo dosyć intelektualnie było i dużo tego było. Myślę, że w kolejnych nagraniach będę do tego wracał, bo to jest baza do, do poznawania samego siebie. Dla mnie jest to baza i dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia jutro.